nic nie, nie słychać, nic nie dać. No szanowni Państwo, zaczynamy z lekkim opóźnieniem, ale moja wina, biorę to na klatę. Wiem, że dzisiaj warto czekać na nasz webinar i widzę już dużą oglądalność we wszystkich grupach, bo temat jest bardzo ważny. Czynnik immunologiczny w niepłodności, ale także immunologia ogólnie, to temat skomplikowany i z pewnością trudny, by samodzielnie go zrozumieć. Bo mechanizmy działania układu odpornościowego to nie tylko jesienne infekcje czy podatność na choroby, ale także wiele innych zależności, które mają wpływ na dużo głębsze obszary ludzkiego organizmu. Na logikę i proste zrozumienie, układ odpornościowy ma nas chronić. I to jest fakt. Bywa jednak, moi drodzy, że nasz osobisty obrońca, zamiast nas wspierać, zwraca się przeciwko nam i utrudnia albo wręcz uniemożliwia zajście w ciążę. Niepłodność immunologiczna to coraz częstszy problem wśród par starających się o dziecko. Choć diagnostyka w tym kierunku to dalszy etap leczenia niepłodności, często dopiero na etapie niepowodzenia in vitro czy poronieniu. Dlaczego? Skoro specjaliści zaznaczają zawsze, że wczesna diagnostyka i dobrze dobrana terapia zwiększają szanse na ciążę. Jakie dolegliwości mogą sugerować konieczność konsultacji immunologicznej? Jak przygotować się na pierwszą wizytę u takiego specjalisty? Jak przebiega diagnostyka? Jak długo trwa leczenie? Jak choroba wpływa na skuteczność zapłodnienia naturalnego oraz pozaustrojowego? Na te i wiele innych pytań związanych z immunologią rozrodu odpowiedzi znakomity specjalista immunologii klinicznej, a jednocześnie ginekolog położnik, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Małgorzata Jerzak. I już zapraszam mojego wspaniałego specjalistę. Dzień dobry pani profesor. Witam wszystkich. Jest mi niezmiernie miło być w tych okolicznościach. Jestem podekscytowana, zaszczycona i wzruszona, także cieszę się bardzo na to spotkanie i jestem do dyspozycji. Pani profesor, to my się cieszymy, że możemy z tak wspaniałym specjalistą porozmawiać. Ja mówię, już widzę dużą oglądalność. Dziękuję też, o właśnie, dziękuję. No właśnie, pewna firma, ciach, 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 pod nazwą Nutrofarma, moi drodzy, na chwileczkę zrobię tak, żeby było lepiej widać, przekazała nam, właśnie zaprosiła panią profesor Jerzak właśnie na dzisiejszy webinar, z czego bardzo, bardzo się cieszę, ale również przekazała nam produkty. I słuchajcie, no i tak, i jak zawsze oddam w dobre ręce, a żeby było fajnie i ciekawie, to tak, dzisiaj mam Nucleox. Proszę, tak wygląda Nucleox, pewnie już niektórym jest znany. Oddam dwie sztuki, no właśnie, dwie sztuki, ale dla osoby, która napisze do naszego Messengera albo w komentarzu pod filmem, która napisze w komentarzu pod filmem, jaki składnik jest zawarty w saszetce, nie w kapsułkach, w saszetce, jaki składnik jest w saszetce Nucleox. Dwie osoby dostaną taki wspaniały Nucleox dla swojego mężczyzny. No właśnie. Nucleox jest w trudnościach z zapłodnieniem właśnie wśród niepłodności męskiej, czy wczesne przygotowanie się do procedury rozrodu wspomaganego, nieprawidłowych parametrach nasienia. Ciach, to jest jedno. Ale teraz patrzcie. O, mam też takie duże pudełeczko Niobeli. O, żeby panie nie były pokrzywdzone, bo panie nas często też oglądają. No i tutaj oddam dwa pudełeczka w dobre ręce i powiem dla kogo. Dla kogoś, kto, no właśnie, napisze Miovelia, ma innowacyjny składnik. Jaki to jest składnik innowacyjny? Tą informację znajdziecie sobie oczywiście na stronach miovelia.pl. No i jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj będzie też poruszana. I mam tutaj sobie o coś takiego, Talistat, to się nazywa, i oddam dwa opakowania, jak ktoś napisze, jeden składnik właśnie Talistatu, składnik aktywny w jednej fiolce, jaki się znajduje. No dobra, to Daria już tam wyłapuje dwie osoby. Pamiętajcie, Nucleox, Niovelia, Talistat. No i dobra, a teraz, żeby nie przedłużać, bo ja wiem, że czekacie na panią profesor. Więc tak, pani profesor przygotowała dla państwa prezentację. Ja oddam głos. Oczywiście zostawiajcie swoje pytania w komentarzach. Jak zwykle Daria będzie zbierać i mi je przekazywać. Ja tymczasem znikam,
Oddaję pani profesor głos. Pani profesor, proszę włączyć share screen. Ponownie share screen i udostępnić ekran. I chyba już. Świetnie, jest. W pokazie slajdów pani profesor proszę przełączyć. Cudownie. Pani profesor, ja wszystko słyszę na zapleczu, wszystko widzę. Teraz włączę pani prezentację, ja zniknę na zaplecze i oddaję pani głos. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy spełnię oczekiwania i odpowiem na te wszystkie pytania, ale mam nadzieję, że pokażę immunologię rozrodu jako coś, co jest elementem naszego życia. Nie tylko dotyczy samego rozrodu, ale w ogóle życia naszej egzystencji przede wszystkim. Chciałabym powiedzieć o mechanizmach immunologicznych w ciąży, trochę o terapiach immunomodulacyjnych w niepłodności. Ta immunoterapia niepłodności szczególnie jest ważna w dobie pandemii COVID-19. Kilka tygodni temu zakończyło się największe sympozjum dotyczące immunologii rozrodu w Stanach Zjednoczonych. Ono było wirtualne, online. I celem tej konferencji było przedstawienie immunologii rozrodu w celu poprawienia praktyki klinicznej. Amerykańskie Towarzystwo Immunologii Rozrodu uważa, że celem tej dziedziny powinno być przekazanie wszelkich informacji dotyczących immunologii rozrodu, przede wszystkim w programie takim, którym zajmuje się lekarz, ginekolog, położnik. Te problemy dotyczą pacjentów z niepłodnością, nawracającymi utratami ciąży, nawracającymi utratami w procedurach wspomaganego rozrodu i wszelkim komplikacjom, problemom położniczych. Również choroby noworodków są związane z zaburzeniami układu immunologicznego. To, co bardzo podkreśla się w ostatnim czasie, to fakt, że immunologia rozrodu dotyczy również problemów związanych z procesem starzenia. Ten aging jest tutaj kluczowy. Proces owulacji to również angażowanie układu immunologicznego. Tu bardzo ważne jest, że to nie tylko jajnik, czyli układ rozrodczy jest kluczowy, ale również inne narządy, tkanka tłuszczowa, tak zwany gut mikrobiota, a więc mikrobiom jelit, to wszystko jest pod wpływem jeszcze innej struktury, mózg. I połączenie wszystkich procesów dopiero nam pozwala mówić o immunologii rozrodu. Ostatnio podkreśla się rolę mediatorów zapalenia w powstawaniu i rozwoju zespołu policystycznych jajników. Kluczowe są zaburzenia owulacji, nadmierna produkcja androgenów w jajniku. Należy podkreślić, że leżące u jej podstaw mechanizmy pozostają ciągle nieznane i nie istnieje przyczynowy sposób leczenia. Procesy zapalne są zaangażowane w owulację i odgrywają kluczową rolę w dynamice wzrostu pęcherzyków jajnikowych. Tkanka tłuszczowa, wisceralna, może powodować odpowiedź zapalną właśnie poprzez produkcję cytokin zapalnych. Żeby mówić o niepłodności, musimy wiedzieć, co to jest płodność. No bo XXI wiek to wiek starzenia się populacji. Kobiety z wyższym wykształceniem mają wyższy odsetek bezdzietności. 1/4 kobiet z wyższym wykształceniem w Stanach Zjednoczonych świadomie nie posiada potomstwa i nie wyklucza w przyszłości, bo tak zwany reproductive aging to jest spadek liczby i jakości oocytów. Płodność spada o połowę u kobiety w 40 roku życia w porównaniu z 25-letnią. Kobiety z tak zwaną age-related infertility mają inną prognozę. Inne rozważamy sposoby leczenia.
o połowę niepłodność rośnie po 37 roku życia. W związku z tym przyjęto, że po 6 miesiącach starań o ciążę kobieta w wieku powyżej 35 roku życia wymaga uwagi. Warto podkreślić, że ryzyko urodzenia córki, która w przyszłości będzie niepłodna, rośnie z wiekiem i powyżej 35 roku życia wynosi już 1,4. A to wszystko jest istotne, gdyż prenatalna ekspozycja na androgeny warunkuje tak zwaną międzypokoleniową podatność na zespół policystycznych jajników na przykład. Niestety w ostatnim czasie wzrosła liczba poronień. Wzrosła też liczba niewyjaśnionych niepłodności. Wynika to ze wpływów środowiskowych, stylu życia, odkładania macierzyństwa na później. W krajach Unii Europejskiej średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko to 30,7. W Polsce prawie 30 lat. Współczynnik dzietności 1,45. Zmieniło się to w porównaniu do 2000 roku o ponad 5 lat. Niepłodność możemy traktować samą w sobie jako chorobę autoimmunologiczną. Przyjęto, że poronienia nawracające to dwie utraty ciąży przed 24 tygodniem ciąży według Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, a według amerykańskiego dwie przed 20 tygodniem ciąży. Nawracające niepowodzenie implantacji to 3 nieudane procedury in vitro z zarodkami dobrej jakości, aczkolwiek najnowsze definicje proponowane przez Bashiri to nieudane transfery 4 zarodków. Co najmniej 10% procedur in vitro to recurrent implantation failure. Należy podkreślić, że niepowodzenia rozrodu stanowią poważny medyczny, społeczny i demograficzny problem. Według definicji to niemożność uzyskania ciąży przez 12 miesięcy pomimo regularnego współżycia. Co ważne, w Polsce ten problem dotyczy około 3 milionów osób. Większość tych osób pozostaje poza opieką specjalistyczną, poza ośrodkami zajmującymi się leczeniem niepłodności. Wracając do początku, kiedy należy zgłosić się do specjalisty zajmującymi się niepowodzeniami rozrodu, to tak naprawdę wiek i liczba niepowodzeń nam wskazuje już na ten problem. Chciałabym podkreślić, że w ostatnim czasie najnowsze publikacje poświęcone badaniom naukowym dotyczących niepłodności mówią o tym, że numer jeden to są sprawy związane z wiekiem. Pytaniem kluczowym jest, czy można w jakiś sposób zapobiegać tak zwanym age-related infertility. Zobaczcie Państwo, liczba niepowodzeń i szanse urodzenia, jak gdyby ostateczny sukces, zależą przede wszystkim od wieku pacjentki i od liczby przebytych niepowodzeń. 20-latka nawet po 5 utratach ciąży ma szansę urodzenia dziecka 85% bez specjalnej pomocy medycznej. 45-latka te szanse ma już o połowę mniejsze. Gro pacjentek mieści się w przedziale 35-40 lat i ma za sobą 3-4 niepowodzenia. To są najczęstsze przypadki. Chciałabym też podkreślić, że kobiety z niepowodzeniami rozrodu znamiennie częściej doświadczają depresji, stanów lękowych. Mają też myśli i próby samobójcze, to dotyczy około 10% kobiet. Dlaczego to zdrowie psychiczne jest istotne? Bo depresja podwyższa markery przewlekłego stanu zapalnego, w tym kluczowej cytokiny związanej z niepowodzeniami rozrodu, z czynnikiem martwicy nowotworów. Ten stres towarzyszy nam cały czas. Pandemia zwiększyła stres. Badania sprzed paru tygodni pokazują, że powrót do pracy, czyli otworzenie się, wyjście z lockdownu też jest tym stresem. Bardzo ważny głos psychiatry. Przeczytałam na Instagramie wypowiedź Mai Herman. Proszę Was, jeżeli widzicie kobietę, nie pytajcie jej o dzieci, chyba że jesteście medykami. Nie pytajcie, bo niewiele osób umie zadać to pytanie tak, by nie dotknąć tego najbardziej bolącego miejsca w sercu, tego,
który mimo, że być może kobieta jest pogodzona z faktem, że dzieci nie może mieć, to to miejsce wciąż kłuje, gdy pytasz, no coś ty, nie masz więcej dzieci, takie fajne geny. No właśnie, chodzi o te geny, bo wiele problemów immunologii rozrodu jest już związane prenatalnie, wynika z dziedziczenia, z tego, co się dzieje już in utero. Ten stan psychiczny jest istotny. Kobiety, które mierzą się z niepłodnością, kluczowe jest rozpoznanie. I jeżeli ta diagnoza jest postawiona, to najczęściej czują po prostu ulgę. Generalnie no bez rozpoznania nie ma leczenia, tak? To już połowa sukcesu. To, co jest w tej chwili bardzo podkreślane, że ten układ immunologiczny zaczyna działać już in utero, czyli w łonie matki, gdyż ekspozycja zarodków na cytokiny prowadzi już do nieprawidłowego rozwoju mózgu i ryzyka chorób z kręgu autyzmu. Taką cytokiną kluczową jest interferon gamma. Wydaje się, że terapie, które są skoncentrowane na supresję tej cytokiny, mogą zmniejszać ryzyko poronień, ale również tych chorób neurologicznych w przyszłości. Ciekawą opcją w terapii są czynniki wzrostu, HCG, gdyż ich mechanizm działania ma wpływać w supresję właśnie interferonu gamma. I chciałabym o tym to podkreślić, bo to jest w sumie rzecz nowa. Tym problemom poświęca się w tej chwili bardzo dużo czasu. To nie jest kwestia tylko zajścia w ciąży i utrzymania, ale również tego, co się będzie działo z dzieckiem w przyszłości. Jakie badania immunologiczne są w tej chwili uważane za istotne z punktu widzenia immunologii rozrodu? McKinnian zaproponował, wydaje mi się, taki bardzo rozsądny, wyważony schemat i chciałabym go pokrótce omówić. Przeciwciała antyjądrowe, w tym przeciwciała anty-SSA, SSB w związku z ryzykiem tocznio-podobnego bloku serca. Przeciwciała antyfosfolipidowe, no nie mamy tutaj dużo czasu, żeby mówić o tym zespole, ale chciałabym podkreślić, że zgodnie z definicją badania przeciwciał antyfosfolipidowych, do których należy antykoagulant tocznia, przeciwciała antykardiolipinowe i przeciwciała przeciwko beta-2 glikoproteinie pierwszej w klasie IgG i IgM, powinny być wykonywane 12 tygodni po niepowodzeniu. Tym niepowodzeniem jest poronienie albo jedno po 10 tygodniu i inne niepowodzenia drugiego, trzeciego trymestru, bądź trzy poronienia do 10 tygodnia. Więc 12 tygodni po epizodzie niepowodzenia wykonujemy i musimy powtórzyć po kolejnych 12 tygodniach. Badania wykonane w ciąży nie mają sensu. Jednym z badań, które wykonywane jest też w ciąży, jest na przykład białko S. W ciąży mamy fizjologiczny niedobór białka S, to może powodować błędną diagnozę. Ciekawą opcją są przeciwciała, które nie są klasycznymi przeciwciałami zespole antyfosfolipidowym, ale również przynajmniej w badaniach częściowo naukowych są badane jak przeciwciała przeciwko aneksynie piątej. Celiakia, niedoczynność tarczycy. Cytokiny, ich stężenia w surowicy krwi, TNF-alfa, interleukina 1-beta, interferon gamma, interleukina 10. Stosunek limfocytów pomocniczych do supresorowych, komórki regulatorowe, komórki NK, receptory KIR są ciekawą opcją i w moim odczuciu to badanie na samym końcu diagnostyki powinno być wykonywane. Badania dotyczące badań histopatologicznych, łożyska czy endometrium, bardzo ważną, myślę, opcją jest ocena komórek CD38 albo CD138 plazmatycznych, które mówią nam o przewlekłym stanie zapalnym. Komórki TH17, nowa opcja, stężenie interleukiny 15, interleukiny 18.
no, hitem ostatnim jest ta interleukina 15. To jest, to tylko chwilę powiem o tym, to jest taka cytokina, która ma również rolę w regeneracji tkanki tłuszczowej, ale również wpływa, jest taką cytokiną, która reguluje ekspresję komórek NK i KIR-ów. A więc jest to czynnik, który może wpływać na ekspresję komórek NK. Być może za jakiś czas rekombinowana interleukina 15 będzie taką opcją leczenia. Sukces w rozrodzie, no to zgodność rozwojowa, przygotowanie hormonalne endometrium, czynność skurczowa mięśniówki, no i interakcje między zarodkiem a endometrium, a w nim naturalnie zachodzące procesy immunologiczne. No i to jest ta immunologia, czyli te interakcje zarodka z błoną śluzową macicy. Komórki NK, one są w błonie śluzowej macicy, są też są elementem krwi obwodowej. Do końca nie wiemy, jest wiele głosów, które mówią o tym, że ich rola jest istotna, mniej istotna, że to mają być tylko w łożysku, a być może te w krwi obwodowej również. Myślę, w moim odczuciu, jak gdyby to, co się dzieje w całym organizmie, jest istotne i wysokie parametry komórek NK w krwi obwodowej niewątpliwie oddają sytuację tego, co się dzieje in situ w macicy. Bardzo wysokie parametry tych komórek NK, no, są klinicznym markerem, który leczymy. Okazało się, że to za mało te komórki NK, stąd wprowadzono możliwość oceniania receptorów, tak, tych killer immunoglobulin-like receptor w kontekście tego, co dziedziczy zarodek od ojca, czyli HLA C2. Jeżeli mamy koincydencję tego KIR-AA i HLA C2, wydaje się, że zwiększa to ryzyko niepowodzenia. KIR-2DS1 to jest KIR nie AA, KIR B aktywujący. Wydaje się, że on jest również istotny i brak jego, no, może powodować zaburzenia rozrodu. Więc jeżeli mamy przypadki, które nie określamy jako KIR AA, ale brak tego, również KIR-2DS1, będzie momentem, który będzie istotny w zaproponowaniu leczenia. To, co w ostatnim czasie pojawiło się, to możliwość wpływu na dawstwo. Myślę, że to jest przyszłość, że tak to będzie się działo, że wybór HLA-C1 zamiast HLA-C2 w dawstwie komórek może mieć pozytywny wpływ na wskaźnik urodzeń u kobiet KIR-AA. Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, ale takie już prace się pojawiają i dla szczególnych pacjentek po wielokrotnych niepowodzeniach to jest przyszłość. Wysokie stężenia androgenów, które są elementem między innymi zespołu policystycznych jajników, wpływają na ekspresję prozapalnych cytokin TH1 w endometrium. A więc wszystkie choroby związane z niepłodnością mają jakieś immunologiczne tło i to nie jest tak, że problemy immunologii rozrodu są czymś innym, czymś niezależnym. One zawsze wynikają z konkretnej choroby endokrynologicznej, innej, zawsze towarzyszą tym najczęstszym przyczynom niepłodności. Otyłość i nadwaga są istotnymi elementami niepowodzeń rozrodu, bo ludzkość ewolucyjnie zaadaptowała się do zwiększonego zapotrzebowania energetycznego koniecznego do rozwoju funkcjonowania mózgu.
Taka odpowiedź polega na zapewnieniu równowagi odżywczej przez neurony współczulne i czuciowe i sygnały humoralne między podwzgórzem a tkankami obwodowymi. Okazało się, że te zaburzenia układu rozrodczego związane z odpowiedzią immunologiczną kojarzą się też ze wzrostem insulinooporności. W cały ten proces zaangażowany jest również układ współczulny, a więc układ nerwowy, czyli nadmierna aktywacja układu współczulnego wiąże się z insulinoopornością, zwiększa ryzyko niepowodzeń rozrodu, bo zwiększa stan zapalny. To przewlekłe zapalenie jest elementem niepłodności. Równowaga immunologiczna TH1, TH2, TH17 i TIREK to jest kluczowe dla powodzenia ciąży. Jeżeli mamy wzrost prozapalnych cytokin, mamy wzrost nawracających niepowodzeń implantacji, poronień nawracających, porodu przedwczesnego, preeklampsji, hipotrofii. Najnowsze badania wskazują, że aktywacja makrofagów jajnika i zaburzenia równowagi tych limfocytów są kluczowe w rozwoju zespołu policystycznych jajników, są też kluczowe w endometriozie. Tu bardzo ważna jest równowaga, gdyż w procesie, w cyklu kobiety mamy moment zapalenia, reakcji zapalnej mediowanej przez czynnik martwicy nowotworów, który przygotowuje do interakcji blastocysty i pomaga dla migracji i inwazji przez tętnicę spiralną, czyli pomaga implantacji w zaistnieniu ciąży. A więc tutaj u części pacjentek mamy odwrotną sytuację, mamy niskie stężenia tych cytokin. Tak naprawdę najważniejszy jest balans. Stąd w ostatnim czasie ja badam stężenia cytokin w pierwszej fazie cyklu, bo być może nie supresja, a aktywacja układu immunologicznego może być kluczowa dla zapewnienia ciąży. Ta zwiększona aktywacja komórek NK powoduje wydzielanie prozapalnych cytokin. Wydaje się, że ta sekrecja jest związana z hiperandrogenizmem, insulinoopornością. I miejscem, w którym dochodzi do tego stanu zapalnego jest między innymi tkanka tłuszczowa. Między innymi tkanka tłuszczowa bicepsu, tricepsu, tkanka tłuszczowa wisceralna i aktywność fizyczna, która jest skoncentrowana na redukcję tej tkanki tłuszczowej, może być korzystna w supresji stanu zapalnego. Stąd aktywność fizyczna zwiększa wrażliwość na insulinę właśnie poprzez hamowanie TNF-alfa. Wydaje się, że również interleukina 6 pochodząca z mięśni ma bezpośrednio działanie przeciwzapalne i służy jako mechanizm polepszający tolerancję glukozy. Aktywność fizyczna jest więc naturalną strategią przeciwzapalną. No i tutaj mamy te geny. U części pacjentek mamy z zespołem policystycznych jajników, ale też poza tym zespołem spotykamy mutację PAI1, w którym dochodzi do wzrostu stężenia PAI1, to jest taki marker fibrinolizy i ten inhibitor jak gdyby zaburza proces implantacji. I właśnie aktywność fizyczna polega na zmniejszeniu tego stężenia PAI, co zmniejsza stężenie glukozy i zmniejsza stężenie TNF-alfa. W związku z tym należy promować zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Kluczowa jest redukcja masy ciała u osób z nadwagą. Te cele możemy określić akronimem SMART. Żeby to uzyskać, musi być deficyt kaloryczny 500-750 kilokalorii. Aktywność fizyczna 150 minut na tydzień o umiarkowanej intensywności. Ja w ubiegłym roku zaproponowałam algorytm postępowania u niepłodnej pacjentki z zespołem policystycznych jajników i tutaj w tym algorytmie
w procedurach trzeciego rzutu pojawiają się możliwości, które wpływają w układ immunologiczny. To są terapie eksperymentalne, między innymi inozytol. Po raz pierwszy suplement diety znalazł się w rekomendacjach. Również inne możliwości, jak akupunktura, akupresura i fizjoterapia, mają tutaj swoje znaczenie. Chciałabym zaproponować taki model, proponuję nawracających poronień i nawracających niepowodzeń implantacji, że jest to zespół, który łączy szereg chorób, endometriozę, współistniejącą celiakię, predyspozycje genetyczne, zespół policystycznych jajników, różnorodne autoprzeciwciała, zaburzenia funkcji jajników, bo część tych pacjentek ma niską rezerwę jajnikową, spadek zaburzenia funkcji tarczycy, współistniejące procesy autoimmunologiczne. To wszystko zaburza równowagę komórek immunologicznych. I leczenie każdej pacjentki będziemy mieć inne spektrum tych zaburzeń i w związku z tym inne terapie będziemy stosować. Do terapii eksperymentalnych możemy zaliczyć inozytol, laktoferynę, berberynę, witaminę D3, kwas alfa-liponowy, N-acetylocysteinę, resweratrol, tacrolimus, etanercept, a więc mamy i leki, i suplementy diety. Chciałam zwrócić uwagę na fizjoterapię i terapię manualną, akupunkturę, akupresurę, na konkretne punkty, bo te działania zostały opisane i też w bazie Cochrane uznano, że jest to efektywna procedura. W ostatnim czasie podkreśla się fizjoterapię układu autonomicznego, więc pracę na pewnych punktach, które są punktami spustowymi Chapmana, dotyczącymi jajnika, nadnerczy i serca. I w trakcie tej terapii nerw błędny jest stymulowany pośrednio. Część jego włókien może dotrzeć do spotu jajnikowego, unerwiając jajnik, więc ładu szerokie macice jajowód, gdyż stymulacja nerwu błędnego hamuje wytwarzanie martwicy nowotworu, czyli TNF-alfa, i może to być opcja również do łączenia z terapią, z farmakoterapią. Myśmy opisali w ubiegłym roku przypadek, gdzie połączyliśmy farmakoterapię i fizjoterapię u pacjentki po czterech niepowodzeniach rozrodu i ta ciąża zakończyła się sukcesem. Do leków, które mają też potencjalny wpływ immunomodulacyjny, należy metformina. Metformina wpływa poprzez wzrost komórek T-regulatorowych, reguluje cytokiny TH1, TH2, jest też bezpieczna z punktu widzenia pandemii, bo działa przez takie szlaki, które jak gdyby są bezpieczne i nie powodują wzrostu infekcji COVID-19. Berberyna jako opcja dla pacjentek, które źle tolerują metforminę, może być stosowana w leczeniu otyłości, insulinooporności i innych zaburzeń metabolicznych poprzez wpływ na układ mikrobiom jelit. To jest i kolejny jak gdyby wpływ pokazujący układ immunologiczny, że to nie jest tylko jajnik i macica, ale również cały organizm. Jednym z tych mechanizmów jest zdolność berberyny do regulowania gad mikrobiota. Berberyna również jest istotna w poprawie funkcji dysków kręgosłupa, gdyż w kręgosłupie dysk jest miejscem uprzywilejowanym immunologicznie i również pacjentki z niepowodzeniami rozrodu mające bóle kręgosłupa mają wyrzut tych prozapalnych cytokin. A więc wprowadzanie na przykład berberyny, również melatonina ma takie znaczenie, może polepszyć szanse na płodność, oczywiście oprócz fizjoterapii. Resweratrol również działa poprzez zmniejszenie cytokin przeciwzapalnych, poprzez również powoduje rekrutację komórek regulatorowych, gdyż działa przez szlaki NK-beta. N-acetylocysteina ma działanie antyoksydacyjne, polepsza jakość oocytu, działa na czynniki wzrostu już w samym jajniku.
bardzo też ciekawa opcja u pacjentek roniących. Witamina D3, no już uznana rola, nawet są prace o stosowaniu samej witaminy D3 u pacjentek roniących. Tacrolimus, no to jest lek, który wydaje mi się przyniósł szansę dla szczególnie pacjentek z bardzo nasilonymi zaburzeniami immunologicznymi. To jest lek, który stosujemy w dużo niższych dawkach niż gdy jest stosowany u osób po przeszczepach. Opisano już stan dzieci po tej terapii w 2019 roku. Ponad kilkaset dzieci po takim leczeniu, dzieci są zdrowe, leczenie efektywne, leczenie jest prowadzone przez całą ciążę, nie daje objawów praktycznie ubocznych. No, jest to lek, który osobiście aktualnie preferuję w przypadku nieprawidłowych cytokin TH1. Bezpieczny też z punktu widzenia pandemii. Sterydy też są opcją, którą możemy stosować. Metoda wspomaganego rozrodu. Opisano korzystny wpływ u pacjentek z przeciwciałami antytarczycowymi. Unikam stosowania sterydoterapii u pacjentek z insulinoopornością. Ciekawym też mechanizmem jest odpowiedź alergiczna na stosowane hormony. Opisano pokrzywki jako reakcję na egzogenny progesteron. Też spotyka się pokrzywki na preparaty kwasu foliowego. Ważne jest, żeby to ocenić i leczenie polega na odczulaniu, a następnie procedurach wspomaganego rozrodu. Bardzo już wysublimowane terapie, jak blokery TNF-alfa, leki stosowane w reumatologii. Opisaliśmy sukces na takim leczeniu u pacjentki po 15 nieudanych procedurach in vitro. Sildenafil dopochwowo, oprócz wpływu na zmniejszenie aktywności komórek NK, polepsza jakość błony śluzowej macicy, też ciekawa opcja. No, wydaje się od paru lat, że taką przyszłością będą komórki macierzyste. Leczenie niemniej bardzo drogie, myślę, że nie dla wszystkich, ale nie można o tym zapominać. No, duży potencjał i duże nadzieje. Efekt nie jest trwały, a więc to też jak gdyby zmniejsza nasze nadzieje na taką terapię. Czynniki wzrostu ostatnio bardzo popularne i ciekawy ich mechanizm działania polega na tym, że zmniejszają częstość aneuploidii, a więc w przypadku błędów genetycznych w poprzednich ciążach, myślę, że do rozważenia taka terapia i co ważne, bo to od niedawna no już wiemy, że bezpieczne z punktu widzenia leczenie pandemii. W moim odczuciu to leczenie dla pacjentek no już po wielokrotnych niepowodzeniach rozrodu. Hibi opisała jak gdyby sukcesy, kiedy kwalifikacją było brak 5-7 receptorów aktywujących, w tym właśnie tego 2DS1, a okres niepłodności wynosił około 7 lat. No, opcją istotną jest, czy leki immunosupresyjne, immunomodulujące są bezpieczne z punktu widzenia pandemii. No, na dzień dzisiejszy już wiemy, że w zasadzie wszystkie leki, które stosujemy, nie zwiększają ryzyka infekcji COVID, są bezpieczne. Rekomendacje no, jednak ostrożnie podchodzą do szczepień limfocytami partnera. Opcją ciekawą jest laktoferyna. Nie można wykluczyć, że doustne spożycie laktoferyny może prowadzić do zmniejszonej zapadalności, ciężkości i czasu trwania infekcji wirusowych, bo laktoferyna moduluje przewlekły stan zapalny poprzez hamowanie produkcji cytokin prozapalnych interleukiny 6 i TNF-alfa.
również wpływa korzystnie w przypadku dyskopatii, także też u takich pacjentek do rozważenia terapia. I tu też chciałabym zwrócić uwagę na to, co się ostatnio w literaturze pojawia. Dużo przypadków zmęczenia, które wynika z iron deficiency without anemia, czyli takiej sytuacji, kiedy mamy niedobór żelaza, ale nie ma anemii. W takich przypadkach terapia laktoferyną, a czasami łączenie z żelazem, wpływa korzystnie na stan zdrowia i też jak gdyby na potencjał rozrodczy pacjentki. Chciałabym tutaj podkreślić, bo to wiemy no, od tygodnia, że kobiety z zespołem policystycznych jajników mają zwiększone ryzyko chorób sercowo-metabolicznych, które zostały zidentyfikowane jako czynnik ryzyka COVID-19. I to było podstawą dużego badania obejmującego ponad 20 tysięcy kobiet z zespołem policystycznych jajników, które pokazały, że kobiety z tym zespołem mają o połowę wyższe ryzyko zakażenia COVID-19. To ryzyko, jeżeli wzięliśmy pod uwagę wieg, masę ciała, stężenia glukozy, inne istotne zmienne dla pandemii, i tak utrzymywało się 30% powyżej grupy kontrolnej. To ryzyko wynika z wysokich stężeń cytokin, z wysokiej androgenemii, z niskiego stężenia witaminy D3 i zespołów metabolicznych. Tak. Wiele pytań, które Państwo zadaliście przed tym live'em, dotyczyło szczepień. Nowe badania pokazują, że szczepienie przeciwko COVID również u osób, które są leczone immunosupresyjnie, jest immunogenne, czyli warto szczepić osoby po przeszczepach, ale ten efekt jest mniejszy niż w populacji ogólnej. Opisano przypadki grupy pacjentów po przeszczepach klatki piersiowej, po biorcu przeszczepów płuca. W związku z tym, w moim odczuciu, optymalnym postępowaniem, i do tego zachęcam wszystkie moje pacjentki, jest szczepienie antycovid przed planowaną ciążą i przed rozpoczęciem terapii immunomodulacyjnej, gdyż szczepienie w trakcie takiej terapii będzie mniej efektywne. Nie mamy danych na temat szczepienia w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze u pacjentek z mających niepowodzenia w wywiacie. Czekamy na takie wyniki. Osobiście, i takie jest też stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zaleca się odroczenie szczepienia po pierwszym trymestrze ciąży. Niemniej, w moim odczuciu, jeżeli mamy pacjentkę na terapii immunomodulacyjnej, to szczepienie w ciąży należy wykonać jak najpóźniej, jeżeli pacjentka podejmuje decyzję o tym szczepieniu, bo to zawsze jest indywidualna decyzja pacjentki. Zachęcam do szczepienia przed planowaną ciążą i przed terapią immunomodulacyjną. Ten live chciałabym zakończyć pokazaniem, jak leczyć, jak prowadzić pacjentki. Przedstawię kilka przypadków, w moim odczuciu ciekawych pacjentek, w których zastosowane były różne kombinowane metody leczenia. Pacjentka po czterech poronieniach, w poprzedniej ciąży leczona heparyną, aspiryną, szczepiona limfocytami partnera. Dlaczego heparyna, aspiryna? Bo pacjentka z zespołem antyfosfolipidowym, potwierdziliśmy te przeciwciała. Okazało się, że tak, że ma dodatnie przeciwciała przeciwko beta-2-glikoproteinie pierwszej, co spełnia kryteria tego zespołu. Dodatkowo pacjentka z zespołem policystycznych jajników, ale bez insulinooporności, obecną mutacją w genie MTHFR, patologią komórek NK, wysoką aktywnością komórek NK. Leczenie, jak poprzednio, aspiryna, heparyna, ale dodatkowo metformina, witamina D3 i witaminy z grupy B i również etanercept.
ciąża powikłana cukrzycą, ale dziecko zdrowe. Następnie pacjentka zgłosiła się, planując ciążę szóstą. Okazało się, że parametry komórek NK są prawidłowe, bo stylem życia możemy te parametry zmieniać. Nie było potrzeby już wprowadzenia immunoterapii. Jedynie utrzymaliśmy metforminę, no bo zespół policystycznych jajników ciągle był. I na początku ciąży zresztą cukrzyca. Ciąża bliźniacza zakończona cięciem cesarskim i dziewczynki zdrowe. Pacjentka kolejna po czterech poronieniach, w tym jednym po procedurze in vitro z niedoczynnością tarczycy, z patologią komórek NK. Otrzymała i zespołem policystycznych jajników, otrzymała metforminę, sildenafil dopochwowo, niepowodzenie. Następnie otrzymała intralipid i w cyklu z intralipidem ciąża. Ciąża powikłana infekcją dróg moczowych, aktywną toksoplasmozą, ale dziecko zdrowe. Mówię o tym, gdyż intralipid jest czasami nadużywany, a istnieje ryzyko właśnie wzrostu infekcji przy tej terapii i o tym trzeba też pamiętać. No i tutaj dzieci okresu już pandemii, pacjentka w ciąży, ciąża trzecia, poród pierwszy, ciąża bliźniacza, po 9 latach niepłodności, po 9 niepowodzeniach procedur in vitro, po 2 poronieniach po procedurze in vitro. Z mutacją PAI, z mutacją MTHFR, zespołem policystycznych jajników, homocysteiną powyżej 10, KIRBE-X, cytokiny nieprawidłowe, przed ciążą wybitnie nieprawidłowe. Otrzymała aspirynę, heparynę, preparaty progesteronu, metforminę i czynniki wzrostu, preparaty suplementujące zaburzenia metabolizmu, homocysteiny, inozytol, tacrolimus, laktoferyna i w trakcie ciąży, do 18 tygodnia ciąży, pacjentka miała fizjoterapię, terapię manualną. Ciąża powikłana nadciśnieniem, ale dzieci, Zosia i Staś, zdrowe w zasadzie w terminie porodu. Pacjentka 44 lata, ciąża druga, poród pierwszy. Po 2 latach niepłodności, po 2 niepowodzeniach procedur in vitro z astmą, z AMH 1,63, a więc mimo 44 lat spełniała kryteria zespołu policystycznych jajników, KIR-AA, nieprawidłowe cytokiny. W tym przypadku czynniki wzrostu były stosowane do 12 tygodnia ciąży i również fizjoterapia. Dziecko zdrowe, cięcie cesarskie z powodu tokofobii. Chciałabym zakończyć ten live takimi wnioskami, że sukces położniczy zależy od indywidualizacji leczenia. Diagnostyka i terapia powinna być dostosowana do wieku i wywiadu pacjentki z niepłodnością. Immunoterapia stwarza szanse dla pacjentek ze złym rokowaniem, w tym pacjentek określanych jako time sensitive case. I być może najlepszą opcją jest medycyna spersonalizowana, czyli indywidualne podejście do każdej pacjentki na podstawie analizy jej specyficznych zaburzeń. Terapia immunomodulacyjna wydaje się być bezpieczna z punktu widzenia pandemii COVID-19. No i to, co lubię zawsze na końcu powiedzieć, a dzisiaj powiem, że marzenie o czymś nieprawdopodobnym ma swoją nazwę. Nazywamy je nadzieją. Bardzo dziękuję paniom. Panom też wszystkim, że jesteście. Dziękuję bardzo. Już się pojawiam, pani profesor, może pani już prezentację usunąć, tak żeby pani mnie widziała. Całkowicie zamknąć po prostu krzyżyka.
Udało mi się, tak. Już jest, dobrze, no to super, to cieszę się bardzo. Pani profesor, zanim przejdziemy dalej, to chciałam coś Pani pokazać. Ciach. Pani profesor, dziękujemy w imieniu fizjoterapeutów. No ale jak się Pani fizjoterapeutka odezwała, no to jeszcze Pani profesor, fizjoterapeuci już dziękowali. Ja dziękuję w imieniu dietetyków, jestem zachwycona Pani prezentacją. To tak, proszę. Bo sukces w rozrodzie to przede wszystkim ciężka praca pacjentki. Ja zawsze mówię, że najprostsze są leki, bo ja leki mogę dać różne dawki, ale im więcej pacjentka zrobi sama, no, z pomocą dietetyka, z pomocą trenera personalnego, fizjoterapeuty, psychiatry, o tym nie mówiłam, bo już nie było czasu, psychoterapeuty, to jest kluczowe. Pani profesor, przyznam się, że przygotowałam sobie parę pytań do Pani, ale nadmiar tych pytań, które cały czas gdzieś wyskakują i które mi są tutaj z każdej strony i na Messengera prywatnie i z każdej strony jest tak wielka i olbrzymia. Może zadam chociaż parę pytań, jeżeli Pani pozwoli, dobrze? Z tych pytań, które tutaj nam się uzbierało w komentarzach. Ojej, ale miło takie, cały czas tu wpadają mi podziękowania. No, jak Pani była tu nam bardzo potrzebna, widać. Nawet Pan się odezwał, muszę powiedzieć. Już Pana tutaj też wyświetlałam. Dobrze, Pani profesor, jeżeli Pani pozwoli, to ja parę pytań, dobrze, jeszcze zadam. No i właśnie, może zacznę właśnie od tego, gdzie Jola pyta, już wyświetlę, żeby wszyscy widzieli, jak nam Pan się tu odezwał, to może od Pana właśnie zaczniemy, bo Jola pyta, czy pod względem immunologicznym mężczyzna również powinien wykonać jakieś badania? No, u mężczyzn przeciwciała antyplemnikowe są elementem diagnostyki mężczyzny. Natomiast no, efekty są różne, tak? Tutaj procedury in vitro są szansą na sukces, tak? Jeżeli, tu już wspominałam o tym, tak, jeżeli pacjentka ma ten fenotyp KIR-AA, no to badanie HLA-C u partnera jest również istotne. Również są badania, które mówią o tym, że jeżeli pacjentka jest nosicielką mutacji MTHFR, to jeżeli partner ma taką mutację, to ryzyko niepowodzenia jest wyższe. Ale no, na terapię się to specjalnie nie przekłada. Aczkolwiek być może pozwoli zdiagnozować u takiego partnera hyperhomocysteinemię i też go leczyć i potencjalnie to może polepszyć parametry nasienia. No, czynnik męski de facto podlega, styl życia przede wszystkim leczy, tak? Suplementacja, no i procedury wspomaganego rozrodu tutaj są tą nadzieją. Ale ten styl życia kluczowy, także panowie też ćwiczcie. Dokładnie, ćwiczcie. No i z tym alkoholem pewnie nie przesadzajcie. No tak. Czasami pacjentki mnie proszą, żeby powiedzieć, żeby nie palił, bo że to ma takie znaczenie. Czasami tam się zgadza na to, tak, ale tak to nie jest. Nie jest to taki wpływ kluczowy w tym wszystkim. Pani profesor, kolejne pytanie, to pytanie jest od Kasi. No właśnie, z jakim pakietem badań przyjść do Pani profesor na pierwszą wizytę? I słuchajcie, uwaga, teraz patrzcie na paseczek, ja schowam to na razie pytanie, patrzcie na paseczek, bo będzie fajna wiadomość. Pani profesor będzie przyjmować wkrótce, właśnie na Puławskiej 77, łamane przez U9. Otwarcie już wkrótce, więc zaglądajcie. No tak, to takie moje małe dziecko, tak. No właśnie. Jeden, najchętniej z żadnym. To optymalna sytuacja. Dlatego, że u każdej pacjentki jest zupełnie inny problem. Ja oczywiście oglądam te teczki, które pacjentki przynoszą. Ja muszę je wszystkie zobaczyć. Czasami coś w nich znajduję, czasami nie.
Natomiast ta diagnostyka wynika z wieku, liczby niepowodzeń, wywiad rodzinny jest tu kluczowy. Dlatego wskazaniem jest, są niepowodzenia rozrodu. Jeżeli pacjentka przeszła nawracające niepowodzenia implantacji, przeszła poronienia nawracające, przeszła utratę ciąży, tak, zgon wewnątrzmaciczny, ma towarzyszące choroby autoimmunologiczne, które mogą wpływać na niepowodzenia rozrodu. Zapraszam. Natomiast nie jestem za tym, że to ma być jakiś konkretny pakiet, bo tutaj tak naprawdę czasami ta porada może dotyczyć tylko korekty stylu życia i nawet mimo istniejących zaburzeń immunologicznych, które na przykład u 20-latki nawet nie ma sensu ich badać, tak? Bo jest to po prostu, nie jest to cost effective, tak? Bo szanse, że ta ciąża zakończy się powodzeniem, są tak duże, że nie warto robić 1000 badań, no bo jak już mamy te wyniki, to już musimy leczyć, tak? Także tu wiek jest tym istotnym elementem. Też nie jestem za tym, że jeżeli nasze życie się tak ułożyło, mamy 40-42 lata, to wykonajmy 1000 badań tych wysublimowanych, bo to da nam szansę na sukces. Nie jestem za taką koncepcją. Myślę, że to, co się właśnie dzieje z punktu widzenia Amerykańskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu, że to kształcenie ginekologów przede wszystkim jest kluczowe z punktu widzenia promocji tej wiedzy dotyczącej immunologii rozrodu, pozwoli zwiększyć szanse na bardziej efektywny rozród, również w tych przypadkach zależnych od wieku. Bo w życiu kobiety, to też bym chciała podkreślić, to nie jest tylko kwestia rozrodu, tak, ciąża, laktacja, ale to menopausal transition też jest istotnym elementem. I wiele tych ciąż po 40 roku życia dotyczy kobiet, które są już tym menopausal transition i im więcej skorygujemy w tym okresie, tym zmniejszamy ryzyko chorób, które potencjalnie wystąpią, tak, gdyż te predyspozycje immunologiczne, genetyczne zwiększają ryzyko niepowodzeń rozrodu, ale również cukrzycy, chorób układu krążenia, depresji, mutacja PAI, to ostatnio podkreśla się, jest czynnikiem ryzyka choroby Parkinsona, Alzheimera, a więc ta profilaktyka jest tutaj ważna. Także tutaj nawet z punktu widzenia takiego biznesowego, tak, to, czy też czasu, to nie da się takiego, że tak powiem, zaplanować pakietu badań, które należy zrobić, bo każdy przypadek jest inny. Aczkolwiek czasami zdarza mi się, tak, ale to jest wyjątkowo rzadko, że ja nie zlecę żadnego badania. Czyli chyba kilka pacjentek przyszło do mnie tak, że dałam od razu leczenie, bo uważałam, że nic nie muszę więcej diagnozować, żeby to leczenie było efektywne. Generalnie tak to widzę, taki powinien być standard. Przychodzi pacjentka, mówi o swoim problemie, dostaje skierowania na badania, przychodzi z kompletem tych badań, dostaje leczenie i spotykamy się w ciąży ze mną czy z innym wybranym ginekologiem. Pani profesor, chciałabym troszeczkę jeszcze, żeby pani dopowiedziała, bo uprzedzę to pytanie, które zaraz może paść ze strony naszych słuchaczek. Wspomina pani właśnie o niepowodzeniach, poronienie czy właśnie brak implantacji. To do ilu razy dać sobie czas, że no dobrze, za trzecim razem jak mam poronienie, to zwrócić się do immunologa? Pani zdanie jakie jest na ten temat? Do ilu razy próbować?
Znaczy poronienia nawracające i nawracające niepowodzenia implantacji to jest ten moment. Czyli jeżeli mamy dwa niepowodzenia, to jest ten moment, kiedy już należy się zastanowić. Ale jeżeli będę miała pacjentkę lat 42 i jedno niepowodzenie, to uznam już, że warto ją jednak diagnozować, bo to już to, te przypadki time sensitive case no, są tutaj w centrum uwagi, tak po prostu. Czyli ja mówię zawsze pacjentkom, że w rozrodzie najważniejsze jest AMH i PESEL i to determinuje, co zrobimy. Co dalej? Dokładnie. Pani profesor, jeszcze takie pytanie. To jest pytanie już, czy zniknęło mi od kogo? A, chyba od Dominiki. Czy jakieś choroby autoimmunologiczne wpływają na płodność? No, w zasadzie wszystkie choroby autoimmunologiczne wpływają na płodność, tak? No, leczenie to jest choroba podstawowa i ocena jak gdyby rezerwy jajnikowej. To wszystko ze sobą musi się połączyć, tak? No, oczywiście choroby tarczycy są takim przykładem istotnym, ale to wynika z tego, że te choroby bardzo często łączą się z innym zaburzeniem płodności i w tym kontekście wpływają na płodność, bo dobra korekta chorób tarczycy, no, wydaje się, że sama w sobie powinna być wystarczająca, ale też wiemy, że kobiety z chorobą Hashimoto ronią no, czterokrotnie częściej niż populacja ogólna i nawet jeżeli są leczone hormonami tarczycy, no to ten odsetek jest dwukrotnie wyższy. To właśnie wynika z koincydencji z zaburzeniami w metabolizmie homocysteiny, często z insulinoopornością u tych pacjentek. Zanim zadam kolejne pytanie, to tak, Madzia, miowelia ma inny skład czy lepszy? Nie wiem, o co pytasz za bardzo. Czy porównujesz z miowelią NAC? To dopisz, żebyśmy wiedzieli. A kolejne jeszcze takie pytanie zaraz pod tym. Ola, kiedy nastąpi otwarcie M-Clinic? W jaki sposób można coś zapisać na konsultację do pani doktor? No to pacjenci wiedzą, no jak lekarze się szuka, tak? No, aktualnie wszystkie miejsca, w których przyjmuję są ogólnodostępne. W internecie ogólnie dostępne, też przez portal Znany Lekarz, tak? Także myślę, że jesienią zapraszam do tego mojego małego dziecka. Ono się tworzy powoli. O, pandemia na to wpłynęła istotnie, tak. Tak jak chyba u wszystkich. Ja na swojej grupie Obudź Sobie Życie oczywiście poinformuję was, dziewczyny, jak już będzie otwarcie. No dobrze, kolejne pytanko jest takie. To jest pytanie od Jagody z mojej grupy Obudź Sobie Życie. Jagoda się pyta, to jest właśnie ważne, bo tu chodzi o inseminację. Nigdy nie byłam w ciąży i nie będę podchodzić do, i będę podchodzić właśnie do IUI z nasieniem dawcy. Czy warto robić badania immunologiczne przed inseminacją? Dotychczasowe badania u mnie są w normie. Nie sądzę. Nie jest to przypadek, którym bym zalecała jakąś diagnostykę immunologiczną, ale jak gdyby no, nie znam pacjentki, nie widzę jej, natomiast zwróciłabym uwagę, jeżeli jest nadwaga, to bym była za tym, żeby skorygować tę masę ciała, tak? Proporcje ciała, bo to nie tylko jest kwestia masy ciała, ale też redystrybucji tkanki tłuszczowej, stąd te pelikany, tak, które się tam pojawiły, to też jest taki marker, który może wiązać się z niepowodzeniami rozrodu. Ograniczenie węglowodanów w diecie też z punktu widzenia rozrodu zawsze jest korzystne, po prostu. Nie jest to przypadek, którym trzeba by jakąś diagnostykę już proponować pacjentce. A tu jest jeszcze ciekawe pytanie, czy z problemami immunologicznymi się już rodzimy, czy nabywamy je w ciągu naszego życia? No to jest ciekawe pytanie, to trudno jest, trudno odpowiedzieć, bo mamy,
mamy pewne predyspozycje. Rodzimy się na przykład z tymi kirami, się rodzimy, ale ich ekspresję możemy modyfikować, tak? Czyli na przykład ta interleukina 15 zmienia ekspresję tych kirów. Też hipoksja, na przykład zimno, tak, też wpływają. Także to są pewne takie procedury, które mogą wpływać na układ immunologiczny. Na przykład zespół antyfosfolipidowy jest nabytą trombofilią, ale opisano kilka wrodzonych przypadków, tak? Między innymi w Polsce i w Argentynie pojedyncze. Mutacje THFR i PAI, no to są bardziej czynniki metaboliczne, z tym się rodzimy. Jeżeli zespół policystycznych jajników będziemy traktować jako chorobę o tle immunologicznym, bo tak możemy to nazwać, no to w ostatnim czasie podkreśla się, że nabywamy tych predyspozycji już w łonie matki. Czyli troszkę się rodzimy, odpowiadając na pytanie, ale stylem życia możemy to modyfikować, bo na przykład, tak mówię o tym zespole policystycznych jajników, bo to jest najczęstsza przyczyna niepłodności. Jeżeli spojrzymy na ten zespół, to 30% pacjentek z tym zespołem nigdy, że tak powiem, nie będzie wymagało pomocy lekarza, nawet nie będzie miało tego zespołu zdiagnozowanego. Właśnie przez to, że żyje tak, że nie ujawniają się te wszystkie zaburzenia. Oczywiście no życie we współczesnym świecie, ta dieta zachodnia wpływają na aktywację tych procesów immunologicznych, także pewne rzeczy nabywamy. Tkanka tłuszczowa jest organem endokrynnym, tam się dzieje wiele, tak? To jest miejsce przewlekłego stanu zapalnego. No i tę tkankę tłuszczową często nabywamy w trakcie naszego życia. Niedobory immunologiczne, ale to nie jest częsta przyczyna, no z tym się rodzimy, tak? To też jest jak gdyby domena immunologów klinicznych. Z pewnymi polimorfizmami, zaburzeniami receptorów się rodzimy. Są pewne predyspozycje genetyczne do przedwczesnego wygasania funkcji jajników, tak? Pewne mutacje. Ale też wiele rzeczy nabywamy. Także nie jest to taka jednoznaczna odpowiedź, ale pytanie bardzo mądre i takie oddające to, co się dzieje po prostu. Pani doktor, takie pytanko jeszcze. RZS. W okresie ramicji od 3 lat, czy może mieć wpływ na wczesne poronienie ciąży? No, RZS wiąże się z ryzykiem niepowodzenia ciąży. Natomiast bardziej patrzymy na tę chorobę w ten sposób, że w trakcie ciąży dochodzi do łagodzenia objawów RZS-u zwykle. Co do zasady, leczenie kontynuujemy takie jak przed ciążą. W zasadzie wszystkie leki, no oprócz metotreksatu, są bezpieczne. Natomiast po porodzie może dojść do aktywacji tej choroby. Także tutaj kwestia przeciwciał, tak, antyjądrowych, czynnik reumatoidalny RF, też jak gdyby opisywano związek z poronieniami, ale bardziej bym tutaj patrzyła na tę chorobę w kontekście samej ciąży, w sensie ryzyka ciąży dla choroby. Tak samo jest na przykład z astmą, tak, że ciąża może pogorszyć przebieg astmy. A teraz chwilę oddechu dla pani profesor, bo moi drodzy, tylko przypomnę, że było pytanie o nukleoks, pytałam i prawna odpowiedź to była, jaki składnik jest zawarty w saszetce, nie w kapsułce, w saszetce, odpowiedź była L-karnityna,
i dwie osoby już mamy i pewnie się odezwiemy dzisiaj bądź jutro. Natomiast jeżeli chodzi o tą wielką niwelię, wielkie opakowanie, to są opakowania, słuchajcie, pełnowartościowe. I tu była odpowiedź właśnie o tym zapytanie o innowacyjny składnik i odpowiedź resveratrol. Tak, tu była taka odpowiedź. Natomiast salicylat, muszę przyznać, że niwelię i nukleok znałam i stosowane było u mnie. Natomiast tego nie znałam, salicylat, ale sięgnę po to, bo to jest bardzo ciekawe do jamy ustnej. Musicie sobie poczytać o tym, bo to jest bardzo ciekawy produkt. No i też tu pytałam o składniki aktywne w jednej fiolce i oczywiście padło odpowiedzi, więc też się odezwiemy dzisiaj, bądź już jutro. No dobrze, pani profesor, to jeszcze chwileczkę, możemy jeszcze chwileczkę? Dobrze, to kolejne pytanie było takie, czy cytokiny trzeba wykonywać po 12 tygodniu od poronienia? Nie ma rekomendacji, ale rozsądne jest 6 tygodni po poronieniu. Ja na przykład zalecam, bo to jest teraz taki hot topic, kiedy cytokiny, jeśli chodzi o szczepienie, też zalecam 6 tygodni od szczepienia antycovid. Też 6 tygodni od przebytego COVID. Te 6 tygodni to jest taki moment, kiedy odpowiedź immunologiczna powinna, jej pik powinien już, że tak powiem, osiągnąć poziom wyjściowy. Także 6 tygodni od poronienia. W zespole antyfosfolipidowym zaleceniem jest 12 tygodni od poronienia. Pani profesor, czy chorując na Hashimoto warto zbadać immunologię, a jeżeli tak, to od czego zacząć? No jak gdyby choroba Hashimoto to już jest sama w sobie choroba immunologiczna. Mamy obecne przeciwciała, anty-TPO przeciwko tyroperoksydazie i przeciwko tyroglobulinie. Czasami mamy też antytrap, ale tu już nie mówię o chorobie Hashimoto, tylko nadczynności tarczyca, więc te wszystkie przeciwciała to już jest immunologia. No i jak gdyby taki model TWIG zaproponował połączenia tej choroby z zaburzeniami metabolizmu homocysteiny i znamiennie częściej u tych pacjentek mamy hiperhomocysteinemię. Myślę, że też insulinooporność, także to bym bardziej może nie immunologię, ale te metaboliczne czynniki z tym powiązała. Sama choroba Hashimoto to już jest immunologia. Natomiast te bardziej wysublimowane badania będą wynikały już z konkretnych zaburzeń, czyli jeżeli jest pacjentka z chorobą Hashimoto i ma poronienia nawracające, no to wymaga już dokładniejszej diagnostyki. Jeżeli ma chorobę Hashimoto i przebyła jedno poronienie po 10 tygodniu, to też ma wskazania do diagnostyki w kierunku zespołu antyfosfolipidowego. Jeżeli ma jakieś inne choroby współistniejące albo w rodzinie, wywiad rodzinny wskazuje na możliwość wystąpienia innych chorób, to też nad tym należy się pochylić. Ja jak gdyby celowo nie podawałam możliwości tych rzadszych chorób, ale też tutaj warto też wspomnieć o reakcjach immunologicznych na tym, co się dzieje w medycynie estetycznej, tak? Czyli na implanty piersi, na różne preparaty, które są podawane w medycynie estetycznej. Też warto o to pytać pacjentki. To wszystko jest dla nas, dla kobiet. Natomiast też może to kojarzyć się z niepowodzeniami rozrodu. A więc jeżeli choroba Hashimoto, diagnostyka immunologiczna zależy nie od choroby Hashimoto bardziej, ale od wywiadu, czyli od liczby przebytych niepowodzeń i czy pacjentka spełnia kryteria pacjentki z poronieniami nawracającymi i lub nawracającymi niepowodzeniami implantacji, czyli RIF.
Pani profesor, jeszcze takie pytanko. Kiedy robi się ALO-MLR? Czy jest sens je robić, jak nigdy nie było się w ciąży? No to jest sprawa dyskusyjna, tak? Jak gdyby to badanie ma sens, kiedy planujemy, rozważamy szczepienia limfocytami partnera. No, w dobie pandemii aloimmunizacja nie jest metodą polecaną. Aczkolwiek badania poświęcone tej terapii są też uznawane jako istotne u pacjentek broniących. Pytanie jeszcze tutaj zadała Kasia. Czy inozydol można stosować nie mając PCOS, tylko na słabą jakość komórek? Inozytol jest ciekawym suplementem. Tutaj bym chciała podkreślić, że najnowsze badania mówią o tym, że korzyść mogą odnieść również pacjentki z przedwczesnym wygasaniem funkcji jajnika albo z obniżoną rezerwą jajnikową. To jest w ogóle hot topic zawsze, tak? Czyli niskie AMH, niekoniecznie spełniające kryteria niewydolności jajników. I przypadki, w których mamy insulinooporność, wtedy inozytol jak najbardziej. Również jak gdyby inozytol no, polepsza jakość tak, oocytów i w tym kontekście również może być stosowany. Tutaj ważne jest też proporcje preparaty mio-hiroinozytolu w konkretnych, jak gdyby indywidualnie należy to zaplanować. No dobrze, muszę to wyświetlić, bo to jest takie ładne. O, proszę bardzo, moja pani imienniczka, w końcu ktoś pozytywny znaka wiedzą, nie wykluczają nikogo. A i to jest takie ładne. O. Tu jeszcze może bym chciała dodać, jak już z tym niskim AMH, tak, do preparatów, które podkreśla się, że mają znaczenie w tej niskiej rezerwie jajnikowej, jest również resweratrol. Berberyna również jako aktywator genów SIRT i melatonina. Ta melatonina to też jest taka ciekawa cząsteczka i warto też rozważyć u takich pacjentek z niską rezerwą jajnikową, oprócz preparatów transdermalnego testosteronu i DHS, które stosujemy, tak, licząc na sukces. Pani profesor, ja dziękuję dzisiaj za pani rozmowę. Przedłużyła nam się, za to serdecznie przepraszam, ale musiałam tych parę pytań chociaż zadać, bo była bardzo pani wyczekiwaną osobą na naszym webinarze. Dla mnie to był zaszczyt, naprawdę jestem wzruszona i dziękuję za tę możliwość. Uważam, że dziękujemy. Dzielić wiedzą i szukać możliwości, żeby propagować tak te pozytywne możliwości propagowania różnych opcji terapii. No to nie jest tylko farmakoterapia, immunoterapia, to jest wszystko połączone i tak naprawdę wybór należy do pacjentki, bo nie wszystko dla wszystkich, tak? Jest to tak zmienne. Chodzi o to, żeby samemu poczuć się w tym wszystkim dobrze, no bo celem ma być urodzenie dziecka i to ma być to szczęście. Tego życzę. Dokładnie tak. Dokładnie, ja się do tych życzeń również dołączam. Pani profesor, serdecznie pani dziękuję. Dziękuję też firmie Nutrofarma, która przekazała nam te środki, które trafią właśnie w odpowiednie rączki i aby one przyniosły wam szczęście. Ja myślę, że tak będzie. Będę trzymać bardzo mocno kciuki.
Pani profesor, mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Z tego, co widać, jest Pani bardzo wyczekiwana i tu dużo bardzo podziękowań w stronę Pani. Nawet jakaś pacjentka z Dublina serduszko tutaj do Pani wysyła. Dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za poświęcone swojego... To dla mnie przyjemność i zaszczyt po prostu. Prywatnego czasu. No i co? Mam nadzieję, do zobaczenia, Pani profesor. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam. Szanowni Państwo, dzisiaj już kończymy. Było dużo pytań. Oczywiście nie zdążyliśmy wszystkich przerobić, no bo tego jest ogrom. Bardzo dużo. Mam nadzieję, że jeszcze Pani profesor zgodzi się u nas zagościć. Może właśnie już wkrótce może się uda jeszcze raz przeciągnąć. No dobra, będę próbowała z całych sił. A za dzisiaj dziękuję serdecznie. Była bardzo duża oglądalność. Bardzo proszę o przekazywanie tego filmu do osób, które wiecie, że są potrzebujące. Ten film jak zwykle będzie zawieszony na naszym kanale płodność.pl.tv. Tam będziecie mogli sobie odtworzyć ten film, na spokojnie przejrzeć. Wiem, że niektórzy nie zdążyli. Wiem, że niektórzy z Was są jeszcze w pracy. Wiem, że niektórzy z Was dołączyli zbyt późno, żeby słuchać od początku, a było bardzo dużo cennych informacji w prezentacji zawartych, więc już jutro będzie na naszym kanale YouTube'owym. Na pewno, na pewno. No i co? Wyszukajcie sobie jeszcze Instagrama, Pani profesor. Jeju, zapomniałam się zapytać, jak on się nazywa, ale uwaga, pod filmem zaraz w komentarzu wpiszę, jak się nazywa Instagram i tam możecie podglądać sobie działania Pani profesor. A za dzisiaj dziękuję serdecznie, dziękuję Nutro Pharma. Do usłyszenia i pozdrawiam.